Zapewne każdy dorosły człowiek przeżywa czasem frustrację z powodu instytucji publicznych i urzędów, które mogą się wydawać bezcelowo utrudniać nam życie. Niewielu jednak dochodzi do takiego poziomu gniewu jak Marvin Heemeyer, przedsiębiorca z Granby w stanie Colorado, który w 2004 roku zaczął rujnować miasto przy pomocy zmodyfikowanego przez siebie buldożera, a motywem jego działań był właśnie konflikt z lokalną władzą. Dlatego dziś przyjrzymy się tym wydarzeniom oraz reakcji społeczeństwa amerykańskiego, które w zdesperowanym człowieku podejmującym dosłowną walkę z instytucjami dostrzegło wypaczony symbol oporu przeciwko władzy oraz temu, jak zwłaszcza amerykańska opinia publiczna ma tendencję do stawania po stronie samotnych mścicieli, ale często nie idzie za tym głębsza refleksja nad sensem ich działania. Aby zrozumieć charakter konfliktu, w jaki popadł Marvin z lokalnymi władzami, należy cofnąć się o ponad dekadę do roku 1992. Wówczas to przedsiębiorca nabył niespełna hektarową działkę na terenie Granby celem budowy na niej warsztatu. Ziemię nabył po bardzo okazyjnej cenie $42,000, co było możliwe dzięki, o ironio, rządowej agencji zajmującej się wyprzedażą majątków po upadłych firmach. Jednocześnie działką była zainteresowana inna firma, która chciała wykorzystać ten teren pod budowę cementowni. Heemeyer zaraz po nabyciu terenu zaczął negocjacje z tym podmiotem i zgodził się na sprzedaż terenu za sumę $250,000, co dawałoby mu sześciokrotne przebicie na inwestycji. To jednak mu nie wystarczyło. Tuż przed zawarciem umowy Marvin podniósł cenę do $375,000, co jednak nie zraziło drugiej strony umowy i oferta została zaakceptowana. Czując, że posiada przewagę negocjacyjną, Heemeyer ponownie podniósł ofertę, tym razem do miliona, co spowodowało zerwaniem negocjacji i tym, że druga strona zaczęła szukać pomocy u władz miasta. Te zaś podjęły działania w 2001 roku. Właśnie wtedy władze miasta ogłosiły, że działka obok warsztatu przedsiębiorcy będzie przyznana cementowni, co wywołało opór ze strony Marvina. Heemeyer argumentował, że działania władz miasta są bezprawne, gdyż przekazanie tej działki w ręce innego przedsiębiorstwa spowoduje, że jego zakład straci główną drogę dojazdową, a aby doprowadzić doń kanalizację, konieczne będzie porozumienie się z cementownią, przez którą przechodziłyby rury. Jak się miało później okazać, argument z drogą dojazdową był nieprawdziwy, ale kanalizacja faktycznie była problemem. Władze i cementownia zaproponowały rozwiązanie polegające na wykupie przez cementownię obecnej działki Marvina. Dzięki temu przedsiębiorca mógłby kupić ziemię w innym miejscu i zacząć działalność bez konfliktu z sąsiadującym przedsiębiorstwem. Heemeyer uznał jednak, że oferta jest niedorzeczna i rozpoczął kampanię przeciwko decyzjom lokalnych władz. Między innymi składał on petycję u władz celem uznania kanalizacji przechodzącej przez cementownię jako jego własności. Padła także propozycja budowy nowej drogi dojazdowej do warsztatu. Niestety ówczesne władze miasta okazały się głuche na jego potrzeby i stale stawały po stronie cementowni. Jakby tego było mało, władze były jawnie niechętne Marvinowi w przestrzeni publicznej. Wykorzystywały lokalną gazetę do tworzenia artykułów mających na celu atakowanie stawiającego opór przedsiębiorcy. Heemeyer jednak i tym się nie zraził i postanowił wyjść z kolejną inicjatywą. Zakupił własny buldożer i zaoferował władzom miasta, że sam wybuduje drogę, o którą się ubiega. W ten sposób miasto nie musiałoby ponosić dodatkowych kosztów. Jedyne, czego potrzebował do rozpoczęcia pracy, to zezwolenie ze strony władz, którego jednak nie otrzymał. Jakby tego było mało, niedługo później przedsiębiorca został odcięty od kanalizacji, która oficjalnie przebiegała już przez teren cementowni. Efektem tego było ukaranie przedsiębiorcy serią mandatów za nieodpowiednie pozbywanie się odpadów, które z braku kanalizacji wylewał do rowu melioracyjnego. Rosnące koszty oraz obojętność władz lokalnych na krzywdę przedsiębiorcy ostatecznie zmusiły Marvina do wydzierżawienia gruntu cementowni. Zgodnie z umową przedsiębiorca miał zniknąć z posesji w ciągu 6 miesięcy. Ten jednak postanowił wykorzystać ten czas inaczej niż na przeprowadzkę. Przez wspomniane pół roku Heemeyer zaczął usprawniać posiadany przez siebie buldożer. Wyposażył go m.in. w betonowo-stalowe opancerzenie osiągające grubość nawet 30 cm, system kamer pozwalający mu obserwować otoczenie pojazdu oraz uzbrojenie takie jak karabin snajperski M82 czy policyjny karabin Ruger AC-556. W pojeździe zamontowano też m.in. nowy system klimatyzacji umożliwiający przebywanie w nim przez wiele godzin oraz specjalne wywietrzniki mające zadbać o to, by kamery na pojeździe nie zachodziły pyłem. Na 2 tygodnie przed destrukcją, której dokonał, Heemeyer nagrał 3 taśmy mające wyjaśnić, dlaczego decyduje się na tak radykalny krok. 2,5-godzinne nagrania wysłał do swojego brata, który to przekazał je w następstwie wydarzeń z 2004 roku w ręce FBI. Możemy na nich usłyszeć, że Marvin nie działał w afekcie. Jego działania były starannie zaplanowane i jak sam stwierdził, Bóg wyznaczył go do tego zadania. W nagraniach podkreśla też, że nie byłby w stanie dokonać tak radykalnego kroku, gdyby założył rodzinę lub dzielił z kimś życie. Późniejsze dochodzenie ujawniło też,
że przedsiębiorca stworzył wcześniej listę celów do zniszczenia, w tym instytucje publiczne, cementownie, z którą wszedł w konflikt, oraz organizacje stające po stronie władzy, jak na przykład lokalną gazetę. 4 czerwca 2004 roku Marvin zasiada za sterami zmodyfikowanego buldożera, starannie blokuje wejście do pojazdu i przebijając się przez ścianę własnego warsztatu, wyjeżdża na ulicę miasta. Jego celem padają cementownia, ratusz, budynek wydawcy lokalnej gazety, ale także dom burmistrza oraz warsztat innego skonfliktowanego z Himajerem przedsiębiorcy. Po początkowym szoku służby próbują reagować, jednak konwencjonalna amunicja w ogóle nie sprawdza się przeciw opancerzonemu pojazdowi. Buldożer próbowali powstrzymać także cywile. Między innymi właściciel cementowni, który przy użyciu dwóch koparek próbował uszkodzić układ jezdy buldożera, jednak bez większego efektu. Do uszkodzenia pojazdu służby chciały użyć także broni przeciwpancernej, jednak nie uzyskały autoryzacji ze strony burmistrza. Co istotne, nawet przy skali zniszczeń, jaką wywołał Himajer, nie doszło do żadnych strat w ludziach. Nawet broń wykorzystana przez Marvina służyła raczej do odstraszania służby, a nie do strzelania w funkcjonariuszy. Atak zakończył się po 2 godzinach, gdy w pojeździe zawiodła chłodnica, a jedna z gąsienic zapadła się w piwnicy lokalnego sklepu z automatami do gier. Widząc, że pojazd jest bezużyteczny, Himajer popełnił w środku samobójstwo. Atak wywołał duże poruszenie w społeczeństwie amerykańskim. Sam Himajer był przez jednych uznawany za szaleńca, który za nic miał dobytek innych, zaś przez drugich był określany jako bohater walczący z opresyjnym aparatem władzy. W internecie przedsiębiorca zyskał w niektórych społecznościach status kultowy, często będąc przyrównywanym do Unabombera, walczącego w mniemaniu niektórych o lepszy świat. Jego pojazd ochrzczono nawet przydomkiem Killdozer. Gdy buldożer ostatecznie rozebrano i zezłomowano, jego części musiały zostać rozwiezione po wielu różnych złomowiskach, aby zniechęcić fanów Himajera do zbierania pamiątek, czy też niemal relikwii po swoim bohaterze. Warto dostrzec, że, na co wskazuje także raport FBI na temat tej sprawy, faktycznie mieliśmy tutaj do czynienia z człowiekiem skrzywdzonym przez system, ale który również mógł sam dołożyć się do niechęci lokalnych przedsiębiorców i władz. Nie jest to usprawiedliwieniem dla stronniczych działań instytucji publicznych, które stawiały osobiste animozje ponad rzetelne rozwiązanie problemu. Jednak należy w tej sytuacji dostrzec, że postawa Himajera odegrała w tej sprawie rolę. Pomimo iż znajomi określali go mianem spokojnego i oddanego, o tyle w biznesie miał on być osobą nieugiętą i silnie nastawioną na zysk, która sama wszczynała konflikty z innymi przedsiębiorcami w miasteczku. Kultura internetowa, szczególnie amerykańska, ma tendencję do sympatyzowania z samotnymi mścicielami i przedstawiania ich jako symbol wolności i sprzeciwu, bez pytania o szczegóły. Tutaj, o ile faktycznie mówimy o skrzywdzonym człowieku, który stanął naprzeciw niepraworządnych instytucji, to jednocześnie spowodował ogromne straty, za które ostatecznie i tak w większości musieli zapłacić amerykańscy podatnicy. Liczne internetowe analizy i omówienia działań Himajera często kończą się otwartym pytaniem do widowni. Niech każdy sam oceni, czy Marvin miał rację, czy postąpił słusznie, odwołując się w ten sposób do sympatii, jaką budzi on u części, zwłaszcza amerykańskich internautów. Być może jednak można sformułować lepsze pytanie. Czy z działań Himajera wyniknęło cokolwiek dobrego? A następnie zadać sobie pytanie, czy cokolwiek dobrego wynika z internetowej celebracji masowego niszczenia własności prywatnej i publicznej, zakończonego samobójstwem. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia.